Prognoza pogody na nadchodzące dni zapowiada się naprawdę niepokojąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alerty pogodowe ostrzegające nas przed niebezpieczną zmianą aury. Oprócz wyładowań atmosferycznych mogą nas czekać bardzo intensywne opady deszczu. Prognoza pogody na najbliższe dni może okazać się o wiele bardziej kapryśna, niż byśmy chcieli. Jak wynika z prognoz zagrożeń meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mogą nas czekać bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe połączone z intensywnymi opadami deszczu. Zagrożona będzie praktycznie cała Polska. Prognoza pogody na nadchodzące dni. Czekają nas niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Jak wynika z prognoz ostrzeżeń, IMKW może wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami. Prawdopodobnie będą one obowiązywały w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim. W trakcie wyładowań możemy się spodziewać opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością nawet 55 km na godzinę. W województwie mazowieckim mogą również pojawić się burze z gradem. Opady deszczu mogą osiągnąć nawet 20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną 60 km na godzinę. Możliwe, że lokalnie pojawią się opady gradu. W piątek żółte alarmy przed burzami mogą pojawić się w województwach warmińsko-mazurskim i łódzkim. Lokalnie mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 20 l/mkw, a także porywami wiatru do 60 km na godzinę. IMKW planuje również wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego. Spadnie nawet do 20 l/mkw, a wiatr osiągnie do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwe opady gradu. W sobotę sytuacja będzie wyglądała znacznie poważniej. Ostrzeżenia mogą zostać wydane dla niemal całej Polski. Alerty 2. Stopnia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się w województwo małopolskim, podkarpackim, śląskim. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym oraz silnym o sumie 35 do 45 l/mkw. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia na sobotę mogą pojawić się dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, a także świętokrzyskiego. Prognozowane opady deszczu to 25 do 40 l/mkw. Lokalnie nawet do 50 l/mkw. W województwie mazowieckim oraz lubelskim mogą obowiązywać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Może tam spaść 20 do 30 l/mkw. Wiatr osiągnie nawet 70 km na godzinę. Źródło: meteo.imkw.
www.tvn.pl/źródło/TVN Meteo